Witam serdecznie. Dzisiejszym tematem są ochronniki słuchu. Zatem do dzieła. Takie oto piękne ochronniki słuchu zabyłem sobie. Kosztowały 50 dolców, o ile się nie mylę, na Amazonie. Link znajdziecie w opisie. Co do samych słuchawek, to są moje drugie słuchawki. No i w związku z tym mogę dużo o nich powiedzieć, bo już ich używałem trochę czasu, a teraz mam nowe. Zatem tak, najpierw nożyczki. Zrobimy najbardziej profesjonalny unboxing, jaki się da. To pudełko już jest tutaj naruszone. Naruszone jest dlatego, że musiałem się dostać do wtyczki Charge. Dlatego, że musiałem naładować przed testem sprzęt, żeby na pewno działał. Sorry, to była instrukcja, ale nie będę jej czytał, bo już ją mam obsługiwać. Zatem zaczynamy. Ochronniki mają zaznaczone lewe i prawą słuchawkę. Pokazują nawet godzinę, 8:03. I co ciekawe, już są porysowane po wyciągnięciu z pudełka. Teraz włącznik i mamy już radio. Dobra, ale do rzeczy. Co w nich ciekawego jest? Jest antenka. No i przede wszystkim można je założyć na głowę. Mam nadzieję, że mi się uda założyć na głowę, bo mam lekkiego guza tutaj i dwa szwy. Jakby ktoś był zainteresowany, dlaczego mam takie rzeczy na głowie, to zapraszam na ten mój drugi nowy kanał. Nie drogi, bo on jeszcze wcale drogi nie jest i chyba nie będzie. Drugi kanał, w którym wyjaśniam, jak to się stało, że mam dwa szwy na głowie. Dobra. Udało się. Nawet aż tak bardzo nie boli. Aha, jeszcze mi antenka podeszła pod tutaj, dlatego tak było ciężko. Dobra. Zasadniczo są super, ponieważ obniżają dźwięki maszyn o 25 dB. Są słuchawki, które obniżają o więcej, na przykład o 31. One są do strzelania, ale dlaczego są lepsze? Po pierwsze mają Bluetooth, po drugie mają radio. No i po trzecie, funkcję samą w sobie, czyli wygłuszanie dźwięków. Ładuje się je na mikro USB, to chyba jest, o ile się nie mylę. W każdym razie kabel jest w zestawie, krótki. No i opowiem, dlaczego mam drugą. Drugie już takie słuchawki. Słuchawki są drugie, dlatego że pierwsze padły. Ale w związku z tym, że to jest kupowane na Amazonie amerykańskim, żadnego problemu nie ma z reklamacją. 3 tygodnie je równo używałem, po 3 tygodniach umarły. Nie wiem, dlaczego w sumie umarły. Prawdopodobnie coś się zrąbało z wtyczką i nie chciały się ładować. Bo po prostu używałem ich, rozładowały się. Wyskoczył mi komunikat, że bateria słaba. Podłączyłem do ładowania i już żadna dioda nie zaświeciła. Więc nie wiem, co jest. W każdym razie wniosek o reklamację na Amazonie to jest jakaś w ogóle bajka. Klikam, że nie działa, że chciałem zareklamować. Powód: zepsuło się albo po prostu chcę oddać. Kliknąłem. Wygenerowały się pliki PDF, które musiałem pobrać i odesłać słuchawki do Stanów, na magazyn Amazona, tam skąd było wysyłane. Paczka mnie kosztowała, w sumie to list priorytetowy, chyba 24 zł. Zwrócili mi za to 8 dolców chyba za przesyłkę. No i podczas wypełniania tego jest pytanie, czy chcę nowe słuchawki, czy chcę zwrot kasy. Zdecydowałem się na nowe słuchawki, bo stwierdziłem, że skoro tak zarąbisty jest serwis, to no, jak się zepsułem drugi raz, to znowu poproszę nowe. Proste. Dobra, co my tu mamy? Jest 8:06 AM. Zatem możemy tu gdzieś pogrzebać w opcjach. Muszę sobie tylko przypomnieć, jak to się obsługuje. Jest. I tu mogę ustawiać teraz czas. Tymi oto pstryczkami. A co muszę na to? Dobra, to już to. Daty tutaj nie ma. Tym zmieniam, czy to jest AM czy PM. Dobra, czyli zrobimy sobie, już jest chyba 13 teraz.
Super. Dobra, mamy PM i AM. Znaczy albo 24 godziny, albo nie. No i przy okazji te AM jest też do fali krótkich, których w Polsce praktycznie się nie używa. Więc tak naprawdę zostaje tylko FM. Jak odpalamy, czyli przekręcamy tym pokrętłem, to automatycznie już nam się wszystko uruchamia. Wybieramy źródło i w tym momencie słuchawki słuchają akurat, szukają akurat Bluetootha. Szukają Bluetootha, ale niestety go nie znajdą, ponieważ nic w pobliżu nie ma, a telefon służy teraz do nagrywania czego innego. Ale można coś drugi raz i w tym momencie mamy radio. Jakimś dziwnym sposobem ustawiono na 94, ale naciska się tylko guzik, przytrzymuje, sorry, i zaczyna sobie szukać jakiegoś radia, które znajdzie gdzieś w okolicy. Pierwsze minął, który tutaj jest. Drugie minął, o nie, sorry, znalazł trójkę. Przytrzymuje. Teraz pewnie znajdzie radio Maryja, bingo. Najmocniejszy sygnał. Radio Z. Zobaczę, czy gra w ogóle. Dobra. Gra i buczy. Tym się podgłasza, tym się przycisza. Dobra, bo mnie jeszcze YouTube zablokuje za taką piosenkę. No i jak przekręcam, to automatycznie się wyłącza i w tym momencie włącza się... co się włącza? Czas. I pokazuje, jaki jest status baterii. Tym się potem zmienia stację. I jak sobie zakoduję stację, to potem naciskając play, przeskakuję teraz między stacjami. Mam jedynkę, dwójkę, trójkę, czwóreczkę. Więc to, co jest zakodowane, automatycznie playem sobie przestawiam. I zawsze po dłuższym czasie słuchania jakiegoś radia, jak nacisnę play, to wraca mi na pierwszą stację. Na przykład, jeżeli słuchałem piątej stacji, więc nacisnę play, to nie przeskoczy mi na szóstą, tylko z powrotem na pierwszą. Więc jak wiem, jak mam poprogramowane stacje, ja mam poprogramowane tak samo jak w samochodzie, to automatycznie sobie liczę i mi się przestawia stacja na właściwą. No i to chyba tyle. Chyba najważniejsza rzecz, jaka jest potrzebna w tych słuchawkach, to Bluetooth tak naprawdę, bo dzięki temu mogę sobie z telefonu słuchać audiobooków, do czego zachęcam w pracy, jeżeli nie jest to jakaś bardzo umysłowa, gdzie się często powtarza jakiś ruch, albo robisz to już tak długo, że wiesz, o co chodzi, nie musisz się zastanawiać, to warto słuchać sobie jakichś audiobooków. Można je w prosty sposób zanabyć przez internet, potem telefon. Dodatkowo jeszcze to jest opcja, jest też wejście normalnie na mini jacka, w związku z tym bez problemów. Możesz też podłączyć sobie taki zwykły odtwarzacz MP3 i z MP3 tego słuchać. Także w sumie mają cztery funkcje te słuchawki. Pierwsza funkcja to jest samo z siebie wygłuszanie, druga to jest radio, trzecia to jest MP3 przez, no chyba tylko trzy, MP3 przez kabel i ewentualnie MP3 czy jakiś inny sprzęt przez Bluetootha, który nadaje w okolicy. Zasięg Bluetootha jest niezły, ponieważ zostawiałem sobie jakiś telefon i łaziłem po warsztacie i generalnie wszystko ładnie siało i mogłem sobie chodzić i słuchać. Generalnie Sławek, jestem zadowolony i to ogromnie. Używałem ich 3 tygodnie wcześniej i w ogóle świetnie wygłuszają. Wygłuszają do tego stopnia, że na swoich zwykłych starych generalnie wszystko zawsze słyszałem, a teraz nawet jak jest wyłączone radio, to i tak praktycznie nic nie słyszę, co ktoś do mnie mówi. A jak się włączają maszyny, to już w ogóle nic nie słyszę, jak ktoś do mnie krzyczy i trzeba do mnie machać. I to jest chyba jedyna wada tak naprawdę, ponieważ w związku z tym, że jesteś mega wygłuszony od otoczenia, a potem jeszcze dodatkowo masz muzykę, radio czy jakiegoś audiobooka, to okazuje się, że odpływasz i w ogóle desocjalizujesz się ze swoimi współpracownikami, z którymi pracujesz. Oni sobie coś tam gadają, a ty w ogóle nic nie słyszysz i jeszcze do tego słuchasz na przykład tylko radia, to już jest kosmos po prostu. Potem na przykład po 2 godzinach wracasz do rzeczywistości i nie wiesz, co się dzieje. W sumie ja taki stan lubię, więc mi jest wszystko jedno. W każdym razie polecam te słuchaweczki. Naprawdę fajne. Może jeszcze powiem, jak się nazywają. Ion Audio coś tam.
kurde. Tough Sounds z firmy Ion, chyba, Ion to się czyta, i on naprawdę bateria 20 godzin wytrzymuje i to jest prawda, mocno redukuje dźwięki. Faktycznie, jak mi się wydaje, o 25 dB w porównaniu do tego, co mam wcześniej, a mam jakieś zwykłe peltory, to tutaj jest ekstra. Dobra, chyba przedłużam. To tyle, pozdrawiam serdecznie. Może obejrzyjcie jakieś moje inne filmy. Zapraszam też do subskrybowania mojego bardziej prywatnego kanału, gdzie opowiadam o tym, co robię na co dzień. Bo to, że robię to na co dzień, co robię na co dzień, to nie znaczy, że tylko to robię na co dzień, bo mam jeszcze też jakieś inne zainteresowania. To chyba tyle. Pozdrawiam. Cześć.